To może być wymarzona podróż do miejsca, które jakoś zawsze chodziło ci po głowie, albo zapisanie się na kurs, żeby nauczyć się czegoś nowego, albo założenie własnej firmy. Nieważne co. Ważne, że to jest coś takiego, co bardzo chciałeś zrobić, ale jednocześnie jakiś wewnętrzny głos ciągle podpowiadał, że to się na pewno nie uda. Że to jest trudne, że to jest ryzykowne, że nie wiadomo, czy sobie poradzisz. I nawet jeżeli miałeś dużo zapału, to ten zapał jakoś tak wtedy dziwnie stopniał i przerodził się w strach przed czymś, czego nie znasz. I właśnie wtedy zwykle człowiek wycofuje się i myśli, że nie, to może jednak nie ryzykować. Lepiej niczego nie zmieniać, bo chociaż no, nie jest najlepiej. Ale jakoś tam życie toczy się pomału, więc może o tych marzeniach lepiej zapomnieć. I właśnie chciałam powiedzieć, że nie, że właśnie nie. Marzenia są po to, żeby je spełniać, a nie po to, żeby żałować, że zostały zamknięte gdzieś w jakiejś szufladzie. I dlatego właśnie dzisiaj z okazji Mikołajek namawiam was do tego, żeby zrobić samemu sobie prezent i podjąć decyzję o tym, że spełnię jedno moje marzenie i zacząć już sobie obmyślać, w jaki sposób można je spełnić i kiedy. I nawet jeżeli to marzenie wymaga czasu i pracy i wytrwałości, to tym lepiej, dlatego że takie wyczekane marzenie, och, takie smakuje najlepiej na świecie. Więc dzisiaj z okazji Mikołajek robię prezent dla samego siebie albo dla samej siebie i daję sobie w prezencie jedno marzenie do realizacji, jedno marzenie do spełnienia. A Mikołaj na pewno wam w tym pomoże. Bells will be ringing.